Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kacper z Gambitu Tradera oraz Hiri. Witajcie. No i dzisiaj standardowo, jak co poniedziałek u nas na Gambicie, robimy otwarcie rynków, przegląd rynków otwierających ten tydzień handlowy. Także na starcie pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli możecie pod tą transmisją, no i też na czacie już zapraszamy do podzielenia też się z nami waszymi rynkami, jakie rynki obserwujecie i gdzie jest ciekawie, na jakich rynkach. No a ja może zacznę tutaj od tego, co jest dla mnie najciekawsze w tym tygodniu. Co jest dla mnie najciekawsze? No i tak, przede wszystkim euro do kanadyjskiego dolara, czyli mamy tutaj pozycję. Była też informacja ode mnie na YouTubie, że dla mnie, no pamiętajmy jeszcze może na wstępie, bo nie powiedzieliśmy, że to nie są porady inwestycyjne, tylko przekazujemy swoje własne opinie, ale no dla mnie, co ja robię teraz na tym rynku, to go kupuję i uważam, że będzie rosnąć. Mamy tutaj cel jako szczyt z 5 sierpnia z godziny 15:00 i tutaj taki strukturalny trade może nam wypalić. Mieliśmy bardzo ładny impuls, czysta korekta i prawdopodobnie tą korektę już zawracają. Także zdecydowanie jeden z lepszych rynków do obserwowania po prostu w tym tygodniu handlowym. Na mniejszych interwałach też to tutaj ok wygląda, czyli nawet tak dzisiaj day tradingowo uważam, że rynek może rosnąć. Mamy wyczyszczenie tej wielkiej podaży z 15 sierpnia z 14:00. Już to wyczyścili i teraz droga wolna. Żadnych stref oporowych nie widzę. Także droga wolna do wzrostów. No ciekawie też jest na naszej złotówce. Dolar do złotówki. Złotówka się nam umacnia i to zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przynajmniej moimi na grupie. Tutaj też taki rynek do ścisłej obserwacji w tym tygodniu przeze mnie, bo mam tutaj pozycję, nie jest to duży wolumen, już prawie całą pozycję skasowałem, ale tutaj jakiś mikrolot został na potencjalny swing. No i co teraz? Teraz na złotówce no, możemy dostawać już korekty pomału. Uważam, że dalej możemy spadać, ale możliwe są tu większe korekty. Dlaczego? Bo testujemy nowe poziomy cenowe, tak? Czyli wybiliśmy z dołek minimum z 28 grudnia. Testujemy nowe poziomy cenowe, które nie były od bardzo długiego czasu testowane i tutaj po prostu po nowych cenach nowe zlecenia mogą się odpalić. Także nie byłbym zdziwiony, jakby teraz korekty na rynku złotówki wystąpiły, ale co ważne, takie korekty nie powinny nam tutaj krótkoterminowo wybijać szczytu z 15 sierpnia z godziny 15:00, tak? Cena 3,9 złotówki. Jeżeli tutaj wybiją nam ten wierzchołek taką powiększoną korektą, to no to niestety nie będzie to korekta, czyli już ten ruch spadkowy zostanie wyhamowany i prawdopodobnie odwrócony. Także to jest taki kluczowy punkt teraz na tym rynku. A jeżeli nie wybijemy tego dołka, tego szczytu,
to cały czas zakładam tutaj dalszą kontynuację trendu spadkowego. Patrzę podobno. No jeszcze możemy się pozastanawiać też, dokąd w ogóle ta złotówka może sobie dotrzeć i gdzie tu będą jakieś ceny, które mogą wyhamowywać ten rynek, ale to może sobie zostawimy na później, albo po prostu na grupę wrzucimy. A na razie sobie przejdziemy dalej. Dobra. Rynek złota. Rynek złota, no tutaj aktualizacji większych nie będzie. Przynajmniej u mnie. Czyli tak, no na rynku złota testujemy poziom 2,5 tysiąca dolarów. I teraz dla mnie trzeba poczekać. Trzeba poczekać na zobaczenie, jak ten poziom się tu przyjmie. Czy dostaniemy tu jakąś konsolidację, spowolnienie, czy dalszy impuls? Bo jeżeli dostaniemy konsolidację teraz po tych cenach, po cenie 2,5 tysiąca dolarów, no to będzie dla mnie bardzo dobry sygnał, żeby złoto sobie sprzedać. To znaczy, mamy tutaj już jakieś zalążki dystrybucji z wyższego interwału, czyli tutaj od 12 kwietnia tak naprawdę mniej więcej już zaczynamy widzieć jakąś większą sprzedaż, tak? Czyli mamy tą korektę z 12 kwietnia, mamy korektę z 20 maja, korekta z 17 lipca. No i są wyraźne tutaj sprzedaże wielkie na rynku. Tylko właśnie brakowało takiego dokończenia tego wszystkiego. No i teraz mamy 2,5 tysiąca dolarów. No i zobaczymy, jeżeli tu się zaczną konsolidować, zaczną rysować jakieś pierwsze spadkowe świece, no to oczywiście w zależności od tego, jak ta struktura będzie wyglądać, ale jest to bardzo możliwy setup na to, żeby wyłapać tutaj większy spadek na rynku złota, bo złoto bardzo silnie reaguje na te poziomy psychologiczne. Tutaj mieliśmy cenę 2000 dolarów, no i wykreowała nam się tutaj korekta na ponad, no, 800 dni, tak? Teraz dochodzimy do ceny 2,5 tysięcy dolarów. I tutaj zauważcie, że też taki scenariusz może się zrealizować. Także ja na złocie teraz bardzo ostrożnie, już nie jestem taki propopytowy, jak byłem w tym miejscu i w tym miejscu jeszcze przed osiągnięciem tej ceny. I trzeba to w ten sposób tu analizować. Czyli mamy cenę 2,5 tysiąca dolarów i tutaj możemy już według mnie dostawać jakieś spadki. A co, Kuba, uważasz? Już daję twój ekran. Ja na złoto, no wszystko co powiedziałeś to prawda. Pamiętajcie, że na złocie mamy ten problem, że nie ma o co o tej analizy opierać, bo mamy cały czas robimy nowe chwyty. Tutaj mamy zaznaczone z jakiegoś naszego wewnętrznego przeglądu ważne miejsce. Tu były pieniądze do zgarnięcia i tak jak Kacper powiedział, sięgnięto po nie. Osiągnęliśmy ten psychologiczny poziom, no ale na razie to mamy trend wzrostowy i ja, jeżeli miałbym tutaj coś handlować, to bym się go trzymał, tak? I pierwszą rzecz, którą widzę, na próbę taką na teraz nawet, to jest strefa, która będzie wyglądała gdzieś mniej więcej w ten sposób. Przetestowanie tego miejsca, jeżeli cena by mi tutaj zjechała, to ja bym próbował to atakować tylko. I zasada jest taka w tym handlu, biorąc pod uwagę to, co powiedział Kacper. Jeżeli takie coś mi nie wyjdzie, rozjedzie, to nie zostanę tutaj w ogóle sygnału, to ja już nie będę też czekał na to, a wjedziemy w tą strefę, w większą tą strefę dalej na górę, ja będę czekał na złamanie tych stref. Jeżeli te złamanie zaczniemy te złamania dostawać, to moje patrzenie też zmieni się na ten kierunek i na ten kierunek będę handlował. Na razie jednak mamy trend, który idzie w górę. Oczywiście mamy ATH, więc może być większe odreagowanie. No jeżeli będzie, to do niego będziemy dołączać. Na razie jednak rynek pokazuje mi tylko tyle, że mamy kolejny szczyt. Tak, mieliśmy tutaj szczyt, tak, mieliśmy poprzednio szczyt i być może to nie jest wcale ostatni szczyt. Więc dla mnie kierunek na razie w górę, ale ostrożny bardzo, bo mówię, jedno złamanie i odsuwam się i obserwuję to wtedy już na kierunek chociażby na tą większą korektę, którą mieliśmy
Po wybiciu każdego kolejnego kwiatu tutaj, no tutaj nie było kwiatu, ale po zaliczeniu tych poziomów wchodziły większe korekty, więc taki będę miał plan. Nie wiem, czy to dystrybucyjnie patrząc, nie wiem, czy tutaj to by spełniało warunki, bo aby to spełniało warunki dla mnie, no to powinno w takim razie, dzienny interwał, zobaczmy, o, to powinno dzisiaj spaść. To musi być cash grab, czyli wejście, wyjście. Jeżeli coś takiego dostaniemy, no to super, bo to faktycznie wtedy ten scenariusz dystrybucyjny nam się potwierdzi, ale na razie złoto, jeżeli już do handlu, to góry. Ja osobiście tego handlować raczej nie będę, bo widzę lepsze rynki, ciekawsze na handel w tym tygodniu, czy nawet na teraz. No tak. Kurczę, trzeba też pamiętać, że to może trochę potrwać, te zawrócenia trendu na tym rynku. Mi się wydaje, że spokojnie tydzień, dwa to co najmniej minie, jeżeli by chcieli tutaj spadać, bo jeszcze fundamenty tutaj tak działają prowzrostowo, niepokój na świecie. Tak, a No i wiemy z też... tego webinaru o złocie, że niepewność i niepokój to jest największy czynnik popytowy na złoto. Tak, czyli myślę, że spokojnie, tak krótkoterminowo, jeżeli ktoś patrzy na interwały 15 minut, 5 minut, godzinówka, to tutaj cały czas mamy po prostu jazdę do góry trendową. Ale już z wyższych interwałów to już tak spokojnie, bo tutaj może się to odwracać. Dobrze. Teraz US 100. To, co obserwuję na teraz w zasadzie, na handel, US 100. Mieliśmy wjazd w strefę popytową. Tutaj rozgrywaliśmy to odreagowanie, które było przewidziane w punkt praktycznie. I teraz jesteśmy po takich poziomach strefy short. I teraz jeszcze co ciekawe, jak sobie to duże, tą korektę potraktujemy, czy coś by z niej mogło być, to ona ma bardzo ładną strukturę i poziom zakończenia korekty nieregularnej w tym momencie. W którym najsilniejszym miejscu właśnie jesteśmy. No, tak naprawdę to tak wygląda. Tutaj mamy strefę FIBO. OK. I tutaj mamy korektę. A, B, C. Trochę to B jest takie mało trójfalowe, jasne, ale ja się zastanawiam właśnie przed przeglądem. Patrzyłem. I tutaj w tym ruchu do góry, on wygląda w 4 godzinówki tak, że trochę by się mu jakaś korekta przydała. W tym ruchu do góry dostaliśmy właśnie złamanie. Tu mamy szczyt, tu mamy wybicie dołka kluczowego. Mamy na 15 minutówce zamknięcie świeci poniżej. I ja się zastanawiam, znaczy w zasadzie się nie zastanawiam, tylko jeżeli cena by zechciała wrócić w ten poziom tutaj, to będziemy sobie klikać short na tym nawet tutaj na live, jeżeli cena by zechciała tutaj w to wrócić. A taki będzie plan na dzisiaj na Nasdaq, na spróbowanie tutaj shorta, na korekty, na przetestowanie tutaj tego całego wzrostu, który mamy. Oczywiście nie wiem, czy to długoterminowo będziemy sobie trzymać i ciągnąć, ale na pewno chciałbym co najmniej tutaj do tych poziomów to trzymać, jeżeli uda mi się oczywiście to złapać, na pewno będę to o tym informował u nas na grupie, jeżeli to się nie uda w tym momencie podczas tego przeglądu, ale będę na to cały czas zerkał. Wszystkie indeksy amerykańskie wyglądają bardzo podobnie, jesteśmy w kluczowym miejscu, tak naprawdę jeszcze sobie tylko zerknijmy, tak, jesteśmy w kluczowych miejscach na określenie się, czy my jedziemy do góry dalej po te szczyty, co wydaje się jednak dalej być scenariuszem bazowym, biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy trochę czasu do wyborów, które mogą tam nam zakręcić, trochę zmienić postrzeganie rynków na te indeksy.
Czyny już tutaj to jest początek czegoś. Nie wydaje mi się, żeby to był początek czegoś w dół, bo mamy bardzo mocną reakcję z miejsca, które było bardzo dobrą na tą reakcję. Rynek chodzi technicznie, zachowuje się prawidłowo. No i teraz, jeżeli ma się prawidłowo zachowywać, to tutaj z tego miejsca też bym się spodziewał jakiegoś odreagowania w dół przed ewentualnie dalszymi wzrostami. Co z tego będzie, nie wiem, ale pamiętajcie, że my jesteśmy traderami, my żyjemy z złapania ruchów, z złapania swingów, tak? Jeżeli intradayowo taki coś złapię, to będę bardzo, bardzo zadowolony. Mhm. Kolejną rzeczą, którą chciałem... O, to Kasper, masz jakąś swoje spojrzenie? Dla mnie na indeksach to najlepiej przede wszystkim wygląda ten US30, który pokazywałeś, którego nie handluję na 4-godzinówce. No a Nasdaq wygląda już słabiej, bo jesteśmy tam trochę wyżej, tak korelacyjnie, jesteśmy już tam przy wybijaniu tego szczytu strukturalnego. I to wygląda... No, Nasdaq wygląda najlepiej pod dalsze wzrosty, a słabo pod kontynuację tej korekty. Także, ale strefę mi już tu wybili, jest zanegowane i... No i tutaj na razie nie widzę żadnych przewag prawdopodobnych, żeby się dołączyć do rynku na jakiś ruch. Nie rozumiem. No ja tutaj widzę to wybicie tak tego typu na interwale godzinowym tego szczytu po korekcie, to mi mówi, że właśnie, żeby zwrócić uwagę na to pod kątem spadku. No ale zobaczymy. No tak, rynek rozstrzygnie. Jest zrozumiałe tutaj. Zdecydowanie. Rynek rozstrzygnie. A US 30, zobaczmy sobie. US 30 jest w fajnym miejscu też na spadki, to prawda. No i o wiele lepiej to wygląda jeszcze. Nie naruszają w ogóle tego szczytu strukturalnego. Tak jest. No. No fajny, fajny miejsce. No to fajnie, no bo raczej rzadko zdarza nam się, aby rynek nam się rozjechał, jeśli chodzi o kierunek. Więc jeżeli tu dostaniemy spadki, to i na znaku bym się ich spodziewał. Te wykresy jednak wyglądają dość podobnie, prawda? Tak wygląda. Tak, tak. I w drugą stronę zdecydowanie. Jak wybiją trend na Nasdaqu, to tutaj będzie taka okazja, żeby łapać ruch wybijający szczyt, gdzie ludzie jeszcze tacy, może co niekoniecznie wszystko śledzą, będą próbować to sprzedawać. Także tutaj jakieś potencjały są. Dobrze, dobra. Przejść dalej, czy chcesz coś tu pokazać? Możesz przejść. To jest twój ekran dostosowany. Co? Mamy, słuchajcie, bardzo fajną sytuację na nadgazie w końcu. Jak wiecie, też go handlowaliśmy. I tutaj mamy sytuację taką, że mamy strefę short. Również zobaczcie, podjazd tutaj pod sam szczyt, wyczyszczenie tego na 4-godzinówce. Bardzo ładne cienie zostawione. I również mamy tutaj już pierwsze złamanie. I dzisiaj będziemy sobie obserwować na grupie ten poziom, który jest niezmienny dla mnie. Wybicie tutaj może to zmieniło trochę. O. Wybicie tego ruchem trendowym i będziemy wchodzić na short, na nadgaz, zgodnie z cały czas obowiązującym tutaj nam ruchem w dół. Takie wybicie mnie nie zadowala, żebym miał mówić o tym, żeby zacząć patrzeć w górę, absolutnie. Wręcz przeciwnie, uważam, że jeżeli cokolwiek jest to znak, że będziemy spadać dalej. A dokąd będziemy spadać? No, przepraszam. Okej, przepraszam na chwilę. Dokąd będziemy spadać? No czekamy na tą naszą złotą strefę $1.80, gdzie będziemy robić, wyczekiwać sygnały i wtedy robić większe zakupy na tym walorze, na nadgazie. O nadgazie dzisiaj o godzinie 19 będę prowadził webinar, taki deep dive surowcowy, który się odbywa co tydzień, co dwa. Dzisiejszy odcinek właśnie będzie o nadgazie, więc zapraszam was serdecznie na zapoznanie się z tym walorem pod kątem fundamentalnym, historycznym, statystycznym i technicznym też. Omówimy sobie dokładnie, co na wykresie i na wykresach nadgazu można zobaczyć. Dobra. No ja o nadgazie się nie wypowiem.
Nie wypowiesz się. Nie traduję tego rynku po prostu. Nie dziwię się, też mam takie rynki, zupełnie nie mam nic do powiedzenia, bo nie śledzę, nie zajmuję się iglu. No. To też warto wspomnieć, że mamy już sierpień. Gazowi został tak naprawdę miesiąc premii takiej sezonowej. No nie wiem, czy my stąd będziemy skakać w górę już teraz. Ale to zresztą sobie na grupie będziemy pod kątem też kontraktów futures to rozkładać na czynniki pierwsze. No, na razie rynek pokazuje mi, że chce wrócić do ruchu głównego po zakończeniu tej korekty. I tak będziemy to handlować. Czekamy na ten poziom alarm ustawiony. Wybicie. Będziemy próbować wejścia. Dobra. Mhm. No to teraz coś, co na pewno będziesz miał coś do powiedzenia, czyli rynek ropy. Mhm. Rynek ropy, która cię lubi i ty lubisz. Ja powiem tak, po wybiciu tego szczytu i po zanegowaniu mi teorii falowej, to będę oczekiwał sobie, to sobie usunmy. Ja będę sobie oczekiwał na tą ropę w... Tak po prawdzie to ta strefa jest długa. No pierwsze miejsce zainteresowania już jest, a drugie miejsce zainteresowania będzie tutaj. Jeżeli... No tutaj sobie tylko to pomalujemy ładnie na odpowiednie kolory. Dobra. To są moje miejsca zainteresowania na ropie. Wybicie tego szczytu w ten sposób, to wygląda już ładnie, to wygląda zupełnie inaczej niż na to wygląda zupełnie inaczej niż na gazie ten cień, który tutaj został, więc tutaj będziemy próbować łapać, tylko że już od razu mówię, że ja, jeśli o mnie chodzi, to łapać będziemy to dopiero po potwierdzeniu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mi tu cena wjedzie ruchem, to dopiero jak zobaczymy, że się odwraca porządnie, to dopiero będziemy zakładać jakiś handel, a nie, że dostaniemy formację świecową. Dlaczego? Bo ja się mogę mylić, to może być cały czas fejkowe wybicie, a trend mamy główny spadkowy. Oczywiście ta korekta, jak widzicie, jest największa, zrobiła nam overbalance wszystkich tutaj możliwych w tym ruchu. No tym niemniej ruch, który cały czas śledzimy, ruch, który cały czas śledzimy, idzie tak. Tu mamy wybicie, też czyszczące, co prawda, ale taka struktura każe mi zachować szczególną ostrożność, bo jedyne, co jej przeciwstawiam, to tutaj to, że mi zostało trochę świeczek nad linią, którą sobie namalowałem. I na 4-godzinówce to wygląda już tak, że zamykali się nad tym szczytem. To jest dla mnie sygnał istotny, żeby rozejrzeć się, ale nie pakujemy się w to jakąś na hura optymistycznie, tak? Te strefy, te poziomy nas interesują i tutaj będziemy patrzeć, czy rynek nam zawraca. Z mojej metodologii tak to wygląda. I dodam tylko też, że wybicie tego szczytu, mogłoby być lepsze oczywiście, ale wybicie tego szczytu całkowicie usprawiedliwia i tłumaczy powrót tutaj gdzieś w te rejony na testowanie tego impulsu, jeśli o mnie chodzi. A jak ty, Kacprze, patrzysz na ropę? Przeciwnie? Znaczy, ani przeciwnie, ani się nie zgadzam, tylko dla mnie, pokażę ekran, jak coś mój. Dla mnie na ropie mamy taki okres, gdzie nic nie potwierdzają. To znaczy, no mamy tutaj tą strukturę, tak, czyli mamy odwrócenie, mieliśmy ten trend spadkowy, który owszem sobie kontynuował i tutaj już, no jeszcze nie mam potwierdzenia, że jest to odwrócenie, ale może tak być. Jest to taki dla mnie okres nijaki, bo właśnie te poziomy, które ty tutaj zaznaczasz, czyli tutaj strefa takich okolic, dla mnie to by się pokrywało z moją strefą mniej więcej, tylko problem jest taki, że tutaj te przebicie było za słabe. Czyli tutaj z wyższego interwału i też na mniejszych interwałach też to można zauważyć odpowiednią techniką, ale tutaj zauważ, wybili to jedną świecą i jest powrót. Taki scenariusz fałszywy, fake-outowy, bez potwierdzenia.
I ja takie scenariusze traktuję nie właśnie, że rynek mi się odwraca, tylko że cały czas ten trend tutaj z wybiciem czyszczącym, ale jest kontynuowana struktura nadal taka dla mnie, czyli dla mnie tutaj z tym kierunkiem się trochę rozjeżdżamy na ten moment. Tylko tak, no tutaj, żeby ten rynek sprzedać, to trzeba by było strefę gdzieś z tych poziomów wziąć, bo tutaj ta strefa spadkowa została rozjechana bez sygnału, czyli rynek po prostu sobie przez nią przejechał dynamicznym ruchem. Nie było tu też żadnej okazji do wzięcia transakcji, czyli no, na ten moment dla mnie na ropie pozostaje tylko czekać na jakieś nowe struktury, bo jeżeli zauważ, że z kolei jeżeli tutaj dojadą do tych poziomów cenowych na sprzedaż, to już z kolei ten ruch odwrócenia tego trendu zostanie potwierdzony. Czyli w tym momencie jest to taki scenariusz patowy, gdzie nie mam żadnej przewagi na rynku, oprócz kierunku, tak? Czyli tutaj trendowo mogę powiedzieć, że dla mnie trend jest na ropie spadkowej. Tutaj się nie zgadzam co do tego. Plus jeszcze do tych spadków, no przekonuje mnie to, że tutaj no, rynek ropy szedł przez ostatnie kilka miesięcy bardzo technicznie, przynajmniej z moimi strefami wsparcia i oporu, tak? Czyli tutaj bardzo dobre zakończenie korekty, tutaj też strefa popytowa, no i właśnie, została wybita technicznie. Czyli 2 sierpień wybicie z 8, z 16 i tutaj 8.00, 5 sierpień i to mi jakby wybiło strefę i tutaj już coś zaczynało mi nie pasować. Tylko że z kolei tak samo było tutaj i tutaj te wzrosty się pojawiły, także w tym momencie nie jestem przekonany, czy ropa ma taki okres na wybijanie tych stref trochę niżej i dopiero reakcję, czy tutaj się zachowają technicznie tym razem i pojedziemy sobie dalej do góry. No metodologię, jak mam się trzymać zasad od A do Z swojej metodologii, no to patrzę tutaj spadkowo. Spadkowo i jest to takie dla mnie niepewne w tym momencie. No, jest za i przeciw i coś mi tu po prostu nie pasuje na tej ropie w tym momencie. Bo tutaj tak samo, no, jeżeli mieliby kontynuować spadki, to czemu nie z tego miejsca, tylko robią jakiś scenariusz tutaj czyszczący. No chociaż ropa ostatnio bardzo lubi czyścić stop lossy, to... To prawda. Być może i to się w coś, w jakąś całość też układa. Dobra. To prawda. Przechodzę dalej. Mam tutaj dolara do jena japońskiego też. No i tutaj może być dosyć ciekawie, bo ja jena chciałem odpuścić na jakiś czas. No i wydaje mi się, że ten czas już pomału mija, czyli ominęliśmy sobie ten impuls i tą fazę, gdzie te fundamenty działały na rynku jena. No i ten wykres już się tu ustabilizował, już mamy normalnie konsolidację, nie ma tylko ciągłej jazdy. No i potencjalnie zagranie na taką korektę, handel na korektę, czyli mamy strefę od 146 i 500 jenów japońskich do 145 i 400 jenów japońskich. No i tak, jak to się dzisiaj układa, to może się zmienić, także no to aktualizację to na grupie już będę dawał. Jeżeli w ogóle kogoś nie ma w grupie, to link macie w opisie, serdecznie zapraszamy. No i na ten moment układa się ta cena, czyli 148 i 771 jenów japońskich. Czyli jeżeli tutaj mi ten poziom wybiją, no to dla mnie potwierdzenie będzie takie, że ktoś faktycznie kupuje z tej strefy popytowej. Nie jest to taka fałszywa strefa, czyli to będzie po prostu potwierdzenie do wejścia i taki trade potencjalnie tutaj do okolistej struktury. Czyli tutaj może innym kolorem trochę zaznaczę. 151 i 939 jenów japońskich. Także taki potencjalny wzrost i to jest taki pierwszy kluczowy target dla tego rynku i to nie jest finalny target, tylko miejsce, w którym zarządzam pozycją na pierwsze zdjęcie wolumenu z rynku i na zabezpieczenie pozycji.
No a dalej to już odbiegamy w przyszłość, to nie ma co mówić, bo tutaj struktura może się najróżniejsza wybudować, jeżeli w ogóle się wybuduje, tak? No bo oczywiście w tym momencie prawdopodobniejszy scenariusz jest taki, że wybiją tą strefę, bo mamy bliżej do tego niż do poziomu tutaj potwierdzenia. A dopiero po wybiciu poziomu potwierdzenia ja mam jakąkolwiek przewagę do handlu. Także No to. ja nie, nic nie powiem, bo to nie moja bajka zupełnie. No tak, waluty. Tutaj też może No być ciężko, bo dalej na liście jest Bitcoin. spoko. Ale o Bitcoinie myślę, że dosyć krótko, bo też no, mamy taki okres konsolidacyjny. W ogóle teraz na rynkach dużo rynków się tak konsoliduje teraz i jest takie Tak, jest niepewność. wakacyjny marazm. Dosyć ciężko szukać czasami miejsc ciekawych i nie warto robić tego na siłę. Tak. No i to może się utrzymać de facto. Końcówka wakacji. No i tak, no na Bitcoinie zareagowali 15 sierpnia tutaj na strefę. Tylko że to nie jest dla mnie do handlu w żaden sposób, bo tutaj jesteśmy między młotem a kowadłem, czyli mamy tutaj strefę podażową, mamy strefę tutaj popytową. No i dopóki nie wybiją którejś ze stron, no to tutaj mamy scenariusz konsolidacyjny, czyli tutaj możemy sobie jeździć od bandy do bandy. Nie wiemy w tym momencie, która strona ma tutaj więcej pieniędzy, bo tutaj jest też gra trochę bardziej z wyższego interwału strukturalna, czyli tak, kto ma więcej tutaj pieniędzy? Ciężko stwierdzić, kto teraz te ceny będzie dyktował, bo z jednej strony tak, tutaj kupujący mogli po nowych cenach się zapakować, czyli mieliśmy ten test 53 500. I cień, który zjeżdża do 49 tysięcy. I tu faktycznie tak, kto chciał, to mógł dużo kupić, dużo nagromadzić tego Bitcoina po nowych cenach. Mieliśmy też czyszczenie dołka, nowe ceny. Także kupujący mieli okazję ten rynek kupić, zgromadzić swoje zlecenia. Ale to samo możemy powiedzieć o stronie podażowej, bo jeżeli ktoś sobie dystrybuuje te środki albo akumuluje zlecenia sprzedaży short, no to tutaj tak samo, no mieliśmy bardzo wiele podjazdów pod cenę 70 tysięcy, tak? Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty podjazd. No i tutaj na mniejszych interwałach wydaje mi się, że mamy taki okres, gdzie będziemy się przekonywać o tym, kto tego pieniądza na rynku Bitcoina zgromadził więcej. Czyli tutaj mamy broniących się sprzedających i tutaj mamy strefę kupna. I to średnioterminowo dla mnie będzie tutaj dyktować trendy. Bo jeżeli wybijemy tą strefę popytową, no to dla mnie nie ma żadnej obrony, żeby tutaj lecieć pod cenę 49 tysięcy, pod minimum z 5 sierpnia, tak? A z kolei, jeżeli wybijemy strefę podażową tutaj, z tego miejsca, no to tutaj te wszystkie strefy, które mam naniesione na wykres, te raz, dwa, trzy, cztery strefy, one już były przetestowane i one są osłabione. Także potencjalnie tak samo. Jeżeli wybijemy strefę podażową, to z kolei lecimy tutaj do góry na wyczyszczenie podwójnych szczytów. No, nawet potrójnych, czyli 8 kwiecień, 20 maj i 8 czerwiec, czyli te szczyty do wyczyszczenia. Także no, taki moment decyzyjny krótkoterminowo z trendem teraz na Bitcoinie dla mnie. Mi się to cały czas układa w pewien trend spadkowy, szczerze mówiąc, i jakbym miał to handlować, to bym się go trzymał. Zwłaszcza, że na naszym ostatnim spotkaniu mówiłem to samo i się sprawdziło. Więc póki nie mamy tutaj zanegowania tego z tej struktury w dół, która cały czas nam robi niższe dołki, niższe szczyty, no to ja bym patrzył tutaj tylko w dół. Oczywiście do tej mojej analizy takiej prostej jest poważne zastrzeżenie, że ta czarna linia, którą narysował Kacper, tam no to się domaga wyczyszczenia. I wtedy jak to się wyczyszczą, no to już może się zmienić struktura tego spadku, który cały czas mamy, tak? Można też się pokłócić o to, że przecież robi nam się tutaj czytelna formacja flagi, tak, która zwiastuje dalsze wzrosty. Ja tego pod uwagę biorę marginalnie tylko. Dla mnie królują szczyty i dołki, a te są coraz niższe. Co do tego, w którym miejscu jest ten rynek teraz, to się absolutnie zgadzam i mam chyba bardzo podobne strefy wyznaczone. Na ten moment to bym czekał tylko. No tak, strukturalnie zdecydowanie.
no, nie powiedziałbym może, że trend spadkowy, tylko taka rozbudowana korekta, zmiana charakteru, bo tutaj trend wzrostowy trzyma nam z wyższych interwałów Tak, po tak, dołach tak, z tak, tak. 23 To miałem na stycznia, myśli dokładnie. no ale zdecydowanie jest rozbudowana korekta i ona ma tutaj swoją strukturę wewnętrzną taką. Dobrze, tutaj okazji nie ma, to nie ma co się też zatrzymywać, jeżeli nie widzimy pozycji potencjalnych. Mamy też funt do jena. Funta do jena można w tym okresie dla mnie ignorować, bo jest potencjalna pozycja na dolarze do jena. Także nie będzie tutaj żadnego miejsca na transakcję ze względu na korelację. I teraz tak, euro-dolar. Euro-dolar też ciekawy rynek. W ogóle możemy sobie spojrzeć też na początku tygodnia na kalendarz na następny tydzień. Także tak się prezentują newsy w tym tygodniu. No i Nic tak, ciekawego nie ma. Dzisiaj bardzo słabo, czyli taki dzień, no jeden ze słabszych, mało tych newsów. Dzisiaj ta zmienność może być mała, oczywiście jeżeli coś nieprzewidywalnego się stanie, czyli takie też newsy są oczywiście niecykliczne. A tutaj tak, mamy Kanadyjczyka. O, to bardzo, bardzo dobrze, bo ja mam pozycję na euro do dolara kanadyjskiego, także tutaj coś możemy sobie zobaczyć. No mamy FOMC w środę. Meeting. No i pytanie. Właśnie, te FOMC będzie całkiem ciekawe ze względu na te dane, takie tam pomieszane, co się ostatnio ukazały, czyli mieliśmy te dane z rynku pracy. Rynek eurodolara na te dane swoją drogą bardzo mocno zareagował, czyli tutaj mamy taki czarny piątek i tu od tego momentu po prostu mamy jazdę do góry wzrostową, a tu mieliśmy bardzo słabe dane z rynku pracy, unemployment claims, jeżeli się nie mylę. Tutaj też dane o bezrobociu rąbnięcie i tutaj też wyszła informacja, że w tej statystyce z tego newsa właśnie z 2 sierpnia byli ujęci migranci, także ale i tak rynek zawrócił i to dalej dyskontuje. Także no, ciekawe, jak się do tego odniosą. Ciekawe, czy to będzie jakieś sprostowanie, czy to będzie kolejne takie spotkanie, które powtarza narrację. No, zobaczyłem. Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc, na ten moment, bo mi euro-USD przez wybicie tego szczytu... To chwila, to pokażę twój ekran. Dobra. Okej. Okay. Ja się od rynku tutaj tego troszeczkę odsunąłem, ponieważ wybicie tego szczytu całkowicie zmienia mi układ na wykresie. Wszystkie te strefy i tak dalej, kółeczka są do wyrzucenia, do tego muszę na spokojnie uciąć od nowa i zacząć od nowa się zastanawiać, czego my się tu będziemy spodziewać. Mnie ułatwia sytuacja na dolarze, na indeksie DXY, który wybił tutaj też kluczowy dołek w sposób zdecydowany i też muszę się zastanowić, dokąd my chcemy stąd pojechać. Już tutaj do tego poziomu 98,5, czy jeszcze tutaj będziemy jakieś podrygi robić. No, ale tym niemniej rynek się, który handluje od tego momentu w górę praktycznie cały czas, a na euro-USD od tego momentu w dół cały czas, no mi się odwrócił i zupełnie zmienił analizę, więc to mówię, wymaga to ode mnie przemyślenia i chętnie się z tym przemyśleniem podzielę, jak je wykonam. Na ten moment, no tutaj te linie trendu tąpowe, też na to handlowo, no to mogę powiedzieć, że tąpowo, tak, wybicie test i teraz powinniśmy jechać do góry teoretycznie, ale dokąd, nie jestem w stanie wam powiedzieć na ten moment, niestety. No mi się wydaje, że euro-dolar, no tak z wyższych interwałów, to jest jedna wielka konsolidacja, więc jeżeli chcemy sobie tak to handlować w tym momencie, to musimy na to patrzeć jakby tu i teraz, co się dzieje na mniejszych interwałach. I no mamy bardzo dynamiczne wzrosty, tak? Także ja bym się tu trzymał wzrostów i tego trendu, który po prostu, o tak, widzimy tutaj na tych mniejszych interwałach,
tego na ten moment można się trzymać, bo wyższe interwały tutaj nic kierunkowo nie podpowiedzą. Tak, no to jeżeli byśmy mieli się trzymać, no ale już mi się nie podoba tutaj na małym interwale wybicie tego spytu. Tak, teraz No. dokładnie. Więc już tutaj widzę problem. Tak, jeżeli byśmy tutaj dostali porządne wybicie tego szczytu, to tutaj będzie się rysować nam strefa. Ale na razie tutaj nic takiego nie widzę. Ta strefa już została zaliczona wcześniej. W tym poziomie jeszcze coś zostało, ale tylko na odreagowanie moim zdaniem. Więc no, euro USD to obserwacje jak dla mnie. Ale też zgadzam się absolutnie z kierunkiem. No tak jak powiedziałem, muszę zmienić nastawienie, no ale nie będę się z rynkiem kłócił. No, patrzyłem w dół, będę patrzył teraz w górę. Dokładnie, dokładnie tak. Zobaczymy też, no trzeba będzie tutaj się dostosować też, no bardzo ważne na rynkach do dolara. Do dolara mamy bardzo dużo cyklicznych newsów. Tak naprawdę, no w każdym tygodniu jest coś i trzeba się tutaj też dostosowywać pod to. Także tutaj środa, czwartek trzeba będzie obserwować i dopiero wtedy też dowiemy się. Na razie do czwartku i do środy, no można ustalić, że ten sentyment wzrostowy będzie po prostu. Tak jest. Dobra. Zgadzam się. Jakie rynki jeszcze tutaj obserwujesz? Tutaj widzę kakao zaznaczone. Kakao obserwuję, aczkolwiek nie handluję z prostego powodu. To jest rynek kakao na kontraktach kaszowych z zaznaczonym szczytem. Tak. Tu mamy rynek kakao CFD z tym szczytem. I mamy gdzieś tutaj lukę też taką dużą, prawda? I mamy rynek dolara do czystego dolara. To jest tu. O, i jesteśmy tu w stanunku. I trochę ciężko się próbowałem coś do tego ugryźć i tak trochę poza tym może. To tak trochę to wygląda wzrostowo lekko, ale no nie będę się zakładał z rynkiem, który wykres on bierze i dlaczego, więc po prostu czekam, aż te rynki się jakoś ujednolicą. Dlatego No tak. Kakao na razie jest odłożone na półeczkę na lepsze czasy. Zwłaszcza, że tutaj zaczynamy się, nie wiem, konsolidować, tutaj były próby handlu. W obie strony jeżdżą i ty, i ja handlowaliśmy to, zdaje się. I tak jest. No nie wiem. A ty coś widzisz tutaj na kakale ciekawego? Nie, mi wybyli pozycje na break-even. Ja miałem skasowane 50% wolumenu na tej proficie i 50% wolumenu mi skasowali poniżej stop lossa na tej luzy. Także tam lekka strata i w tym momencie no, konsolidacja po tym spadku. Także tutaj nic ciekawego. Wiesz co, na czacie mamy rynek WIG20. WIG20 możemy włączyć. No możemy. Możemy włączyć. No WIG20 dla mnie porusza się cały czas w tym kanale. No tak, pięknie zareagowali tutaj. Tak. Trzeci raz. No, porusza się w tym kanale i szczerze mówiąc, nie śledzę tego rynku, aby móc się wypowiedzieć jakoś głębiej na ten temat. Nie wiem, czy ty masz jakieś konotacje z WIG-iem 20? Konotacji myślę, że nie mam, ale analizowałem już ten rynek. Czekaj, włączyłem sobie swój ekran, teraz jest mój na podglądzie. Super. WIG 20. No tak. No WIG bardzo, bardzo technicznie mi chodzi. To znaczy tutaj ta no strefa. Tutaj analizy są porobione. Przepraszam. Tak, były analizy. No i tutaj prowzrostowo. Tutaj w ogóle na WIG-u w porównaniu do Nasdaqa czy DJ-a US30 o wiele lepiej zakończenie korekty wypadało. To znaczy tutaj cały czas coś się działo, cały czas konsolidacja, cały czas jakieś strefy i z tych stref reagowali. Czyli tutaj mieliśmy reakcję, tutaj reakcja, tu przejechali i tutaj reakcja. Także bardzo ładnie technicznie ten rynek chodzi i będziemy mieć za niedługo potwierdzenie. Ja może
Trochę za dużo mam tych pomarańczowych poziomów, żeby się nie mieszało. I tak, na ten moment najważniejsze poziomy. To pierwszy jest tutaj. Czyli szczyt świecy z 1 sierpnia. I tu to będzie potwierdzenie dla mnie zakończenia tej korekty i jednocześnie sygnał potwierdzenia dla tej strefy popytowej. Tylko tutaj jedną rzecz muszę zaznaczyć, bo tutaj jeszcze nie jest to zaznaczone. Okay. Tutaj mamy strefę podażową. Ona no, prawdopodobnie będzie słabsza niż ta strefa popytowa. Szczególnie też ze zaplecami mamy tą taką największą tutaj strefę popytową. Ją rozjechali, ale ona już dała dwa razy reakcję, także mogli ją rozjechać. Także tych pieniędzy i takich momentów do zgromadzenia tutaj pieniędzy prowzrostowo na WIG-u, tych momentów trochę tutaj było. Także dla mnie no, nie zdziwiłbym się, jakby WIG tutaj atakował sobie te wierzchołki. Tylko no oczywiście trzeba uważać na tą strefę podażową. Tutaj taki scenariusz potencjalny, korekta od tej strefy i dopiero jakby po prawej stronie rynku, dopiero po wykreowaniu tej korekty będzie można szukać wejścia. No bo w tym momencie no, takie wejście z tym potwierdzeniem, które metodologia wskazuje, ono jest niekorzystne, no bo tutaj poziom zabezpieczenia, czyli te potwierdzenie mówi nam, że ten dołek prawdopodobnie nie zostanie wybity. Czyli ten poziom zabezpieczenia jest bardzo niekorzystny, bo tutaj już możemy dostawać jakieś pierwsze spadki, tak? Czyli ten współczynnik zysku do ryzyka, tutaj to się nie kalkuluje. Ale ciekawie, bo ciekawa sytuacja tutaj jest. Zobaczymy, jak tutaj, co nam dalsza struktura pokaże. No ale kierunek jest no, wzrostowy, bym powiedział, cały czas tutaj. Tak, zdecydowanie. Dla mnie jest kierunek wzrostowy. Mamy tutaj jakieś pierwsze złamania. No zobaczymy na tą twoją strefę różową faktycznie. Ona będzie dosyć ważna. Tak, zgadzam się. No, jak na rynku, no, tu i teraz możemy robić scenariusze, ale trzeba analizować aktualną strukturę. Jeszcze chyba jeden rynek był na czacie. Obcinam mój ekran. Ha, bo tutaj tak, złe przejście zrobiłem. To już dostosowuję. Dziękuję za informację. Dobra. Już ekran nie jest obcięty, tak. Jeszcze był DAX. DAX jest w fajnym miejscu na shorta, wydaje mi się. Tak, mam tutaj strefę. Tak samo. No, no, wybili jedną świeczką, ale tutaj nadal... Tylko tak, co tutaj się działo na DAX-ie? No właśnie, no tutaj ten trend no na 4 godzinówce to zanegowali, czy nie, to muszę uznać strukturę, muszę uznać trend spadkowy. Tak, i teraz mamy retest konsolidacji, o bardzo dużej konsolidacji, no tak, tutaj ta sprzedaż ma sens. Ma to zdecydowanie sens. Czyli mamy tutaj cenę $18,200 i dla mnie no, to jest po prostu setup na DAX-ie. Czyli jeżeli tutaj to wybiją, no to mamy sygnał spadkowy, wtedy potwierdzenie o ochronie szczytu. No i też ten wzrost jest taki pusty. No bardzo dobrze to wygląda. Ten wzrost wygląda bardzo korekcyjnie. Nie robią tutaj żadnej obrony. Dopiero tutaj gdzieś się nam zaczyna jakiś ruch cenowy, który może powodować wzrosty później, jako taka strefa oporowa, ale tu i teraz mamy taką lukę na no na $300, to tradingowo to coś tutaj już jest. No, bardzo fajnie to wygląda. I mam jeszcze tak, amerykański indeks.
Tutaj pamiętam już tą analizę, skąd się te strefy wzięły. I tak, tutaj z tej konsolidacji tu mamy dwie bardzo podobne strefy. I też ten poziom, poziom 18500 do przedziału 18620 może zareagować. Także tutaj, jeżeli wybiją tą strefę górą, nie zrobią tego potwierdzenia z pomarańczowej linii, tylko podjadą wyżej i tutaj dopiero zrobią potwierdzenie, to też jak najbardziej będzie technicznie dla mnie dobry setup. Także okej, DAX jest tak naprawdę teraz w tym tygodniu do obserwacji. Tak jest. To można sobie dodać i obserwować zdecydowanie. Okej, czy mamy tutaj jeszcze jakieś rynki ciekawe na ten tydzień? Na ten tydzień nie, bo to wszystko się rozbudowywuje. Miedź jest w miejscu takim, że się rozbudowywuje, ale trzeba czekać. Dobra, tak samo platyna. Dam twój ekran, jeżeli już o tej miedzi. Jasne. Okej. Jasne. Jest na miedź, żywo. Mówię o tej analizie już dłuższy czas. Tutaj na tym wykresie. Dotarliśmy do bardzo ważnego miejsca, stąd spodziewam się wzrostów zgodnie z obowiązującym globalnym trendem. Na razie mamy jednak trend lokalnie spadkowy. Ta strefa broni tego trendu, broni ruchu w dół i obserwujemy, czy ona zostanie pokonana. My jednak dostaniemy wbicie tutaj niżej, którego bym chciał i które bym się spodziewał, bo najsilniejsze miejsce w tej strefie zaczyna się w jej dolnej części jak dla mnie. I dlatego, tak jak mówię, no obserwujemy sobie, jak co ta miedź zrobi. Podobnie sytuacja wygląda na platynie. Też miejsce bardzo, bardzo fajne moim zdaniem do startu, na dłuższe jakieś wzrosty nawet. Czyli to mówię, to jest moje założenie sobie wewnętrzne, tak? Natomiast to, co mi rynek pokaże, to będę handlował, bo ja rynkiem nie steruję. Po prostu jakieś założenie sobie trzeba przyjąć. To miejsce wydaje mi się bardzo, bardzo dobre na jakieś większe wzrosty, ale cały czas mam tutaj trend spadkowy, pomarańczowy poziom jako pierwsze potwierdzenie, że może się ten rynek odwracać w górę i to jest takie potwierdzenie z pułapką trochę, bo nad tym potwierdzeniem mamy tutaj taką konsolidację, w której też jest dużo pieniędzy, więc może być tak, że dostaniemy to potwierdzenie i nie będziemy nic z tym robić, bo to może być jeszcze tak z tego miejsca. Ale no też rynek do obserwacji i do tak naprawdę przeczekania. Cukier na razie nic ciekawego nam też nie pokazuje, więc nie będę nawet pokazywał. Natomiast jeszcze co do tej ropy, o której rozmawialiśmy, do tych poziomów naszych, to jeszcze sobie rzućmy okiem na benzynę, gdzie się znajduje benzynka. Bo benzyna mi z kolei bardzo fajnie chodzi. I benzyna jest teraz w kluczowym miejscu na to, aby zacząć rosnąć. To miejsce bym powiedział, że wygląda w ten sposób. No jeszcze kawałeczek ma do tego miejsca mojego, które bym tutaj brał. No ale jeżeli byśmy mieli szukać jakichś korelacji pomiędzy ropą a benzyną, no to docieramy do bardzo fajnego miejsca na wzrost na benzynie. Tak? I podobnie moim zdaniem docieramy do fajnych miejsc na ropie. Więc mówię, obserwować, szukać interwał godzinowy, czy 15-minutowy, czy gdzie tam szukacie sygnału, jeżeli nie ma was z nami na grupie, bo my staramy się wam te informacje w miarę możliwości pokazywać, jakiego sygnału szukamy. Obserwować i zasadzać się. Kasper mówi, że tylko w dół, a czy tak, jeśli dobrze cię zrozumiałem? Tak, ja bym się pokusił tutaj na łapanie jakichś longów. Mamy co najmniej jedno pewne potwierdzenie, może nie potwierdzenie, mamy z metodologii korekcyjnej jedną przesłankę na wzrosty. Jeżeli tutaj to się zatrzyma i nie wybije nowego szczytu, będę miał dwie, więc będziemy próbować. Płynnościowo docieramy do dwóch fajnych stref, więc dla mnie to jest atrakcyjne, ale też nie na teraz jeszcze, bo tutaj się jeszcze nic ciekawego nie wydarza, nie? Do ropa też do obserwacji. No, rynki są w lekkim marazmie, mamy wakacje, to jest dosyć zrozumiałe, ale to nie znaczy, że nie ma fajnych na nich okazji, jak choćby właśnie ten nadgaz, na który będziemy czekać teraz, ten DAX, o którym wspomina Kacper.
Mam trochę inaczej ułożoną tą strefę, ale jesteśmy w niej, jest i wygląda, i zgadzam się absolutnie, że wygląda to bardzo spadkowo. I chociażby ten US 100, którego zatrzymaliśmy, dojeżdża do strefy naszej na potwierdzenie sygnału. 5 minut będziemy siedzieć i ja będę na grupie czekał na potwierdzenie, czy już ten rynek się odwraca, aby spróbować tutaj to poszortować. No i co? I myślę, że to by było na tyle. Myślę, że tak. Jeszcze mamy tutaj na czacie odpowiem. Mamy osobę początkującą i czy mamy poradniki jakieś? No tak, to tutaj na YouTube jest do znalezienia też od Tomasza Gonorusa taki webinar z psychologii, bardzo ważne zagadnienie w tradingu. Mamy też no, taką początkującą dopiero na YouTube serię podstaw tradingu i oczywiście więcej rzeczy jest na grupie tu tych. I podstaw, tak naprawdę dwa cykle podstaw Podstaw tradingu, tradingu. tam można sobie zacząć z tym światem. No i też obserwacja, myślę. Obserwacja, tutaj analiz. I można zacząć. Dobrze. Mamy godzinę 11. No tak. Najważniejszy dzień w tym tygodniu to będzie środa, FOMC i później dane na kolejny dzień, czwartek. Do tego momentu te sentymenty, które tu przedstawiliśmy, prawdopodobnie będą kontynuowane, jeżeli tutaj jakieś informacje nagłe, niespodziewane się nie pojawią. Także dziękujemy wszystkim, dziękujemy za obecność, dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, link do grupy Discord macie w opisie, tam takie przeglądy rynków macie w każdy dzień tygodnia handlowy. No i tutaj przegląd prowadził Kuba. Tak, dziękuję wam bardzo. Dziękuję tobie, Katrze. No i tak, i kończymy. Dziękujemy bardzo. Prowadził przegląd z wami również. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się. Cześć.